Witamy was wszystkich, a więc postanowiliśmy z Buniem, że nagramy te terrarię jeszcze raz, bo zrobiliśmy trochę bałaganu w odcinkach i nie było za bardzo widać tego, co my robimy. A stworzyłem nowy świat, duży świat. Jesteśmy na spawnie, a jesteśmy też w złotej drużynie. Planujemy to jakoś rozegrać. To Bunio, najpierw drzewa, żeby mieć drewno. Okay. I nagramy te terrarię w trochę ciekawszy sposób, gdyż będziemy chodzić cały czas ze sobą, żebyście mogli po prostu widzieć, co my robimy. Czyli od czego zaczniemy? Już się trochę nauczyliśmy na tamtych odcinkach tej terrarii. Zaczniemy od budowy prostego domu i zasadzenia drzew, żeby mieć zasób drewna, który to jest taki podstawowy surowiec. Potem z Buniem planuję rozpocząć jakąś kopalnię. Nie, Buniu? No. Mamy też pierwszego NPC-a, który nam się zrespawni. Jest to guide, którego można nabyć podstawowe informacje o terrarii. Dobrze, to od czego, Bunio, zaczynamy? Już rozumiem, że masz trochę tego drewna. Bunio, teraz wciśnij escape. A mogę spację? Nie, nie masz. Bunio wciśnie teraz inwentory, czyli nasz ekwipunek. Bunio zrobi nam workbench. Bunio, zrób nam stół do craftu, czyli taki pierwszy item. Bo ty nagrywasz to, żeby to wszyscy widzieli. Zrób pierwszy stół i powiedz mu, postaw go tu. Tutaj zrobimy pierwszy dom. Dawaj. Albo poczekaj. No, tutaj, no. I teraz przy pierwszym stole, weź chodź tu, pokażę wszystkim. Zrobimy sobie drewniany miecz. Taki podstawowy. I jeszcze raz. No, drewniany miecz po prostu zrób, żebyśmy mieli jakąś broń. I wyrzuć ten. A po co, jeżeli mam koperkowy? Ale koperkowy bije 4 i jest tragiczny i ma nawet debuffa minus 20. Wow, wezmę... dlaczego drewniany bije mniej niż ten? Więcej chyba drewniany bije, dobra. No to znaczy więcej. Ja zrobię sobie też łuk, żeby walczyć, i zrobię sobie młotek, bo to jest z drewna, to są podstawowe rzeczy, Bunio. Młotek. Bunio, zrób stół. Zrób krzesło. Zrób drzwi, a ja zrobię ściany. Dobra, zrobię... Dobra, mam ściany. Mam też pochodnie, mogę zrobić z żelu. Zrobię pochodnie z żelu. Mam... trochę pochodni. I zrobię teraz stojące pochodnie. O, mogę jedną niestety. Dobra. Masz drewno? Mam. To chcesz moje drewno? Nie. Zbuduj tutaj dom. Jak od tego twojego stolika do tego drzewka, żeby to dom po prostu powstał. Ja mam ściany po prostu. No, dawaj. Znaczy źle robię, patrz. O tak. I na tym dopiero. A to będzie ściana, to i tak dobrze to stoi. Dawaj. To będzie podstawowy domek. Idę robić ściany. Ściany robi się też z łuda. Robi się w pierwszym craft toolu, czyli tym stoliku. To trochę taki przypominający stoik jak z tego. O, z Minecrafta. Nie mogę niestety żadnych szyb zrobić, a też się da. Dopiero jeżeli zrobimy z piasku. Musielibyśmy znaleźć i przytopić piasek, ale niestety nie ma. Nie kop dalej, choć z ściany mi tutaj. Ja potrzebuję więcej tego, drewna. Widzę, że już guide się zadomowił. Spodobało mu się. Ja ci pomogę. Czekaj, tu jest dzbanek, jak go rozbiję. Ty tutaj dokończ drzewo, bo ja nie chcę stracić halfa z niego. Dzięki. Ja za to. Dobra, trochę końców i pewnie torcze, bo to z tego najczęściej wypada. Dobra. Ja zrobię dach. A dom nie musi mieć jakiegoś tam, nie wiem, konkretnej wysokości czy coś takiego. NPC zrespiwam się w momencie, w którym będzie ściany po prostu będą wypełnione. Jest toporek. Mam toporek. Ściany nam Bunio brakuje. Postaw tutaj stolik dla NPC-ta. A mogę najpierw dla nas, czy nie? Nie, no, zróbmy najpierw, no to taki ogólny będzie, tak? Postawisz zwykły stolik, postawisz workbrancha i krzesło. Dobra, na stolik. Teraz krzesło postaw. I słuchajcie, jeżeli jest ten stolik, jest sobie to krzesło, jest źródło światła, czyli w tym wypadku ta lampa, jest dom zbudowany ze drzwi, ściana w tle,
zwykłe ściany wokół, to już jest to miejsce, w którym może być NPC i on sobie tu będzie mieszkał. Teraz wam pokażę, jak NPC przynależy do domu. Jeżeli guide wybrał już ten dom, załóżmy, że wybrał. Nie wykopuj nic, Bunia. Czy chcesz drzwi zrobić? No drzwi. Masz drewno, to ja mu zrobię drugą taką tyczkę stojącą, świecącą. Trzymaj. Wow. Moje drewno. Wow, ostro. Czegoś mi brakuje, nie mogę tego zrobić, słuchaj. Żelu? To znaczy... No, żelu. Nie, tej stojącej, z tego co stojącej, tej takiej. No to najpierw musisz mieć świeczki, później ten. Nie, potrzebuję stoik do crafta. No myślałem, że postawisz go w domku. To zrobię tak, drzwi. No. I tik tak. Dobra. Tiki taki kasztanki. Mamy dwa źródła światła, mamy drzwi, wszystko jest ok. I teraz tak, Bunia, otwórz ekwipunek. Teraz koło tych dwóch mieczy i tarczy, gdzie wybiera się kolor drużyny, masz taki domek, nie? No. Kliknij w ten domek. No. Teraz tak. Widzisz tutaj w domku taką jakby flagę z NPC? Taką flagę z NPC? No, w domku powinna być taka flaga z buzią guide'a. No jest Brin the Guide. Ale czy widzisz po prostu flagę w domu? W domu jakby nie jakby na widzę. Ścianie. A, no tak. No, to właśnie dzięki tej fladze, bo można NPC ty przemieszczasz. Jak Bunio kliknie prawym klawiszem, to zniknie. I guide jest bezdomny. Ale jak klikniemy znowu lewym klawiszem, przyciągniemy, to tym po prostu wybieramy, gdzie nasze NPC mają mieszkać w tym domu. Czyli możemy mieć jakiś tam porządek, tak? W moim wypadku guide będzie mieszkał najdalej ode mnie, bo mnie denerwuje. Jest to postać, która chodzi i nic nie robi. Nie, jak guide? Jak każdy NPC przecież. No nie, bo niektóre coś sprzedają. No tak. Elementy z tła możecie używać przy pomocy młotka. I tylko młotka. Guide wejdzie wam do domu, ale dopiero jak będzie noc i zombie zaczną wychodzić. No jest noc. Muzyka się nie zmieniła. Jest jeszcze taki jakby dzień jest, taki, wiesz. Zaraz będzie ciemno, nie? Masz drewno, to może dla siebie domek zrobimy. 43 i 20 ścian. Nie wiem, czy nam wystarczy. Poczekaj. Tutaj gdzieś jest respawn. Weź podskocz. Nie tutaj, to jest spawn. Nie wiem, gdzie jest spawn po prostu, rozumiesz? Darujmy sobie, chodź tutaj. Może rozbudujmy ten dom. Usuniemy tutaj. Patrz, zrobimy tu taką wieżę i zrobimy taki dwupiętrowy, co ty na to? Może zrobimy w dół. No, już mamy noc, bo się muzyka zmieniła. Wiesz co, ja zrobię ten dom, chodź tutaj szybko. Już nie ma czasu, żeby tam po prostu dalej kopać. No dobra, rób. To ja zrobię tu wieżę. Niech nasz dom ogranicza się do tej wieży póki co? Posłuchaj ci? No, ale dlaczego nie możemy w dół po prostu zrobić? Nie wiem. No dobra, zróbmy w górę, bo i tak tam Kop. Będzie... Nie, bo Kop. Tam będzie krajobraz tego... ziemi. Ale mógłbyś kopać w taki sposób, żeby wszyscy widzieli, co ja też robię? Bunia? No czekaj, zetnę te drzewa. To ja też posadzę. Drzewa się sadzi w taki sposób, że jak macie te orzechy, czy te nasionka, czy to jest, sadzicie drzewa w odstępie najlepiej dwóch kratek, no i one sobie wtedy wyrosną. Nic tu podlewać nie trzeba. One rosną bodajże dzień czy coś takiego. A i rosną też tylko na zielonym, na trawce. Rosną. Nie tak gęsto. Dobra. Żeby się pozbyć wszystkiego. Okej. Okay. Te drzwi przenieś tutaj. I dirta z tła trzeba usunąć, poczekaj. Ja usunę ten dirt z tła. Dobra. Teraz postawię woodwalla. Każdy NPC sprawnie od czegoś innego, więc praktycznie każde osiągnięcie w tej grze ma jakiś tam cel i sens. Dobra, ja zrobię platformę, po której będzie można skakiwać na górę. O, gwiazdka nam rypła w ziemię. To bierz. Teraz wyjdę, poczekaj. Ja się boję. Ja
Gwiazdka co robi, że mówię. Jeżeli zbierzemy 10 gwiazdek, to wtedy możemy zamienić je na niebieską gwiazdkę. A niebieska gwiazdka daje nam 10 czy 20 punktów many. Bodajże to chyba 20, nie pamiętam. 20 było, czy 10? Chyba 10. 10. 10, no. Nie będziemy z nimi walczyć, ja nie chcę. Tutaj chyba ten dalszy dom robimy, nie? O, tu zobacz, tu. Zrobimy tutaj sobie taki pokoik, w którym będziemy craftować. Czekaj, na ile... Nie, no dobrze jest chyba. Bo na 4... Raz, dwa. A czemu ty mu tak żałuje strasznie tego miejsca? Czemu on musi dusić się? No, bo do góry nie musi mieć tyle. Ale ja chciałem, żeby to ładnie wyglądało, bo to przejrzyste wtedy jest, nie? No ładnie wygląda. No, jak sobie chcesz. Może tak być? Czy nie? No ładnie jest. To pomóż mi zbudować ten dom tylko do końca. No pomagam. Bo te oczy tu po prostu zaraz wlecą. A. Mam trzy tego. Czemu nie rób podwójnej ściany? To nie ma sensu. Nie porobię podwójne, tylko do tej wysokości. A, chcesz taką samą wysokość, tak? Tak. Bo nie jest potrzebne aż tyle marnować. Materiał. Jak klikniesz, Buniu, drugi raz w ten domek, bo nie wiem, okay. Może ci się naprzed... Mam ogniste strzały. Teraz robię takie małe zabezpieczenie, bo w ten sposób zombiaki nam nie stukają w drzwi. I nie słychać, jest... nie słychać no tego. No właśnie. Bo to jest irytujące, one nie przybiją się, ale po prostu to wkurza trochę. Stoją i łupią po prostu non-stop. No a później można tam nawet lawę zalać i... Będą się smażyć przed drzwiami. Zombie mają to do siebie, że i tak wejdą. Masz drewno? Mam. Podziel się posiłkiem. Dużo tego drewna? Wszystko co mam. Okej, okay. Wymyśliłem taki śmieszny sposób na lampę, patrz. Ups. O, tu ma stać. Dobra, a drzwi nie masz? Nie ma sensu tu budować drzwi. Jeżeli chcesz, żeby to było jakby nasze, to bez drzwi, bo wtedy NPC się tam zrespi i będzie tam miał dom. Czyli jedno musiałby być bez. Rozumiesz? Chyba, że nie będziesz chciał jakiejś dekoracji tam dawać, w typu, nie wiem, stolik czy coś. Chociaż uważam, że taki ten to tylko będzie przeszkadzać. Cóż, NPC-tów jest kilka i planujemy z Buniem wam pokazać, jak uzyskać wszystkie NPC-ty i pokażemy też wszystkie zbroje i wszystkich bossów. A tutaj co, wyższe piętro? Wiesz co, podoba to mi się znaczy tutaj, bo nie wiem, żeby mieć wszystkich NPC-tów tak po kolei, no nie, no to każdy niech będzie miał swoje piętro, ale nie ja wiem. Myślałem w ogóle, żeby tych NPC-tów, słuchaj, gdzieś do podziemi wysłać. Ja uważam, że w podziemiach byłby święty spokój z nimi, ja nie lubię tych NPC-tów. I tak korzystasz tylko z kilku. No dobra. Workbench pierwszy. Będziemy oddzielać, słuchaj. Będzie stał workbench? Chyba, że tutaj gajda weźmiemy. No dobra, to w późniejszym tym. Na razie niech będziemy mieli sobie tutaj. Nie, niech on sobie mieszka tam na dole, nawet fajnie to wygląda. Taki strażnik. Chcesz tutaj te drzwi? Nie, dobra. Bo uważam, że źródło światła jest tu wystarczające, żeby się przeżyć. To ja usunę to. No i jest okej. Okay. Tu trzeba będzie przenieść skrzynkę. Myślę, że najszybciej znajdziemy gdzieś jakieś jaskini. Nie wiem, ja ci bym powiedział, że to... Czekaj, jak się bierze? Sorkę musiałem się napić. Młotkiem się to wykopuje. O. Moim zdaniem tutaj powinno świecić. No ale było tutaj, gdzie ja stoję, czarne pole. Więc coś by mogło się zrespić. Okej. Okay. Ej, ja otworzę drzwi, dobra? Wow, podpaliłem go, zobacz.
Fajnie, tylko nie pokazałeś jak się robi ten. Płonące strzały, dwa gluty. A. Bo pochodnie? Czekaj, zaśpię. A dobra, bo ja nie mam nawet jednego gluta, aby. Na pewno trzeba podejść. Nie, nie trzeba na to podchodzić. Słuchajcie, aby zrobić płonącą strzałę, potrzebujecie trzy strzały. Strzały mam z dzbanków, bo w dzbankach one są. I torcza. I wyciągamy trzy płonące strzały. Mam też drewniany łuk, który zadaje 4 damage'a. Chciałem zobaczyć, co dają właściwie te płonące strzały, bo się tym nie bawiłem, zawsze było mi szkoda. Ale teraz mi tego nie szkoda. Eksperyment. Te zombie fajnie nadpłoną. A masz w głowę. Skuteczna broń przeciwko zombie jak na początek. Fajny ten łuk. Bo nie mam, będę... Stały dług luty. Już zaraz dzień i będziemy mogli dalej coś robić, bo noc ma to do siebie, że jest dużo zombie i wtedy spawn im się polepsza. Dla potworów też, więc ja nie ryzykuję. Dobrze, można te strzały odzyskać. Nie psują się. Jakieś tam mają przeliczniki na psucie się. Ała. Ej, zrobiłem znak i nie mogę się postawić. Wiesz co, załatajmy może tutaj teraz, co? Nie zostaw takiej dziury przed domem, już te zombie daruj sobie. Niech stoją, niech stukają. Nie no, ale po co? Nie wiem, bo będziemy wychodzić, to po co ci te dziury, daj spokój. No, fajne są właśnie. To tylko zombie. Dobra. Zostaw. Nie podoba mi się walka z tym oczkiem. Musimy pójść pod więcej drewna, żeby tutaj zrobić najpierw trochę więcej, żeby mieć miejsca. O, dobra, jest dzień, chodź bunio. No. Ciach. O, dobra, ja jedno, a ty drugie. Widzę koper pod jednym z drzew. Najpierw zetniemy drzewo, okej? Co jest? No, nasiona się przylagowało, nie chciałem się podnieść. Tutaj założymy naszą pierwszą kopalnię, bo widzę, że jakieś zejście jest, jakaś grota. Dobra, wykopmy koper. Dziwnie, buguje się nawet drewno. Tak bez pieca ja tego kopera nic nie zrobię. Żeby cokolwiek zrobić z tych złóż, potrzebujecie piec. Bunio, ja tu zrobię przejście mostu. Chodź do mnie. Dobra, za często kładę tam i nie wyrośnie chyba nic. Wyrosnąć one wyrosną, chodź. Zetnijmy te drzewa. Mogą nie wyrosnąć. Nie, wyrosną. To nie ma znaczenia. Po prostu niektóre nasionka znikną. To się robi tylko po to, żeby nasionka nie poznikały. Kopanie tego samego drzewa nic nie daje, wiesz? Jak to nie? Szybciej jest. Nie, bo on jakby ma... Takie dziwne życie ma. Życie ma zależność chyba od tego, jak wysokie. Tak, ileś... Znaczy... Jeden jakby kwadracik tej tekstury drzewa daje ileś drewna, nie? Chyba od tego. Dawaj drowalu. To akurat mi się wydaje, że kawałek zwiedzimy, bo drewno będziemy mieli zapas, to posadzimy tutaj, o. Wiesz co, to ja będę cię osłaniał. Mam mieczek, mały mieczek. Drewniany. Dobrze sobie radzi.
Po drugie, ten żal jest mi potrzebny. O, tym można namachać za głowę. No, on ma dobry zamek właśnie. Bo te takie wysuwające ciosy... Usuwam teraz kamień, żeby móc postawić piasek, żwir. A to pozwoli mi na kontynuowanie tej trawy i będziemy mogli tu posadzić drzewa, jak byłyby nam potrzebne. Ja uważam, że im więcej, to lepiej. Tam dalej nic nie widzę, wiesz? Nie wiem. Więc to dokopmy się dotąd. Znaczy przejdźmy się kawałek, żeby pokazać, co jest, i możemy wracać coś tworzyć. A, jeżeli chcecie ściąć drzewo, to polecam wam... Co jest? No podnieś się. O. To polecam wam strzelać tym toporkiem na sam dół. Bo w zależności, gdzie będziecie uderzać, tam się drzewo zetnie, pokazuję. Teraz strzelam w połowie drzewa. Na tej gałązce. I reszta drzewa, jak widać, zostaje. I teraz reszta tego drzewa w ogóle nie odrośnie. Dlatego przy samym dole należy ścinać drzewo, żeby całe ściąć. Ona całkowicie znika. No tam idziemy dalej, czy nie? Wiesz, ja chciałem trochę galaretek zabić. Właśnie ścinaj drewno. Iron tutaj jest, chodź na górę. Dobra, jak już zacząłem, to kończę tak. Mamy trochę irona. Co my tu jeszcze mamy? Wiesz co, nie schodzimy tam może niżej, co? No, później nie wejdziemy. Czekaj, widzę iron. To jest po drugiej stronie. Mam iron, czekaj, wykopię go. Małe złoże. Identyczne praktycznie jak tam, no może trochę mniejsze. Dobra, mam irona. Czekaj, chwila. Postawię tutaj kładę i torcza. Dotąd doszliśmy. Dlatego, o, tak będziemy oznaczać miejsca, do których doszliśmy najdalej, dobra? Takim znakiem, zobacz. Bez przesady z tymi świeczkami. Nie, no tak dalej jakby zajdziemy, to jest taki początek, tak? Ale nie przesadzaj z tymi pochodniami. Tych pochodni to mamy tak dużo, że daj spokój. Ja wiem, że... I nie wierzę, że te pochodnie tak szybko zużyjemy. Tego mogę tak śmiesznie. Chciałem taki śmieszny totem zrobić i mi jeszcze tego wyszło. Te niebieskie gluty zauważyłem, że dają dwa żelu. A te zielone? Tylko jedno. Nie wiem, to jest chyba i tak losowe. Nie wiem, ja za każdym razem dwa wyciągam, więc jest okej. Okay. Mi się to podoba. Będę miał moje ogniste strzały. Czekaj, dajcie wręcz. O, krytam zasadziłem. Dobra. A on tobie. No on mi. No podstawowy przeciwnik, nie? Ja tutaj teren mogę wyrównać. Łatwiej będzie tu skakać. Posadzę trochę drzew, co? 70 tych, jak to się nazywa? Sadzonki, no. Sadzonki po prostu nazywam. Żołędzie, o. No żołędzie, ale nazwajmy to sadzonki. Przeróbmy to. Tak samo jak pochodnie nazywamy świeczki, no. Niech coś będzie po naszemu. Usuńmy ten kamień stąd, to będzie mi trochę wolnego takiego miejsca. Znaczy, tak tylko, żeby wiesz. A może zasypnę? Do wysokości. To znaczy kamień chciałem, żeby mieć z kamienia ściany. Chciałem, żeby to był taki dom dla nas, by się odróżniał od tych od NPC-tów, rozumiesz? Skoro już mamy tego kamienia trochę, to go wykopnę, ile go jest. Ile będzie, tyle będzie. I z tego zrobimy taką szopę. I w tej szopie będziemy mieli piec. Co jeszcze będzie tam? Mieli kowadło, skrzynka. Co ja ci? Taką kuźnię zróbmy z tego.
Nawet szybko nam to idzie, zobacz. Jak tutaj taki dołek zostawimy, to będziemy mogli zabrać wodę, jak byłoby nam potrzebna, tak? No bo byśmy potrzebowali obsydianu, to byśmy potrzebowali zmieszać wodę z lawą. Dzięki temu możemy zmieszać zbiornik i wlać po prostu w odpowiednim miejscu. Tak, ciekawe, czy można jeszcze... Co? Nie wiem, taki widziałem filmik, że kolesie robili... z jednego chyba wiaderka wody. No. I... z jednego wiaderka lawy mnóstwo tego obsydianu. Nie wiem. Sprawdzimy. Widzimy trik, ale... Może masz, to już na pewno. Masz dirt? Mam. Wiesz, to Terraria, to powinno być tutaj dużo modów, więc może to jakiś mod. Zobacz, do Minecrafta też jakieś idiotyczne nie, to mody. Nie, tutaj. Był mod, to było właśnie jakaś chyba tylko no dobra, wersja. Chodź. Jedna z pierwszych. Nie, ja się nie będę wypowiadał na ten temat. Ja sadzę po drodze drzewko. O, nam wyrosły, zobacz, mamy las. Nawet ładny ten las. Idziesz? Idę. Sadzę. O, przywitał nas. Grzyb. Grzyb odnawia życie. Można z niego zrobić miksturę na życie. Ale nie mamy stołu chemicznego i nie mamy butelek. No dobra, cacę. Bunio, możemy zrobić piecyk. Piecyk robi się z 20 stone bloków, 4 uda i 3 świeczek. To jest drugi taki gadżet. O, przy tobie teraz nasz koper. Mam 6 stawek. I iron, mam 5 stawek. I mogę wykonać kowadło. Kowadło się wykonuje z 5 stawek ironu. Więc. I tu mamy taką już podstawową bazę, w której możemy craftować takie najważniejsze rzeczy. Bunio, skraftujmy Grey Brick. Ten nasz dom. Ile go dasz radę? Jak trzymasz prawy klawisz, to ci się cały czas będzie jakby robić. No dobra, ale jeszcze ściany by się przydały. No to z drewna, żeby już nie przesadzać. Nie no, żeby było normalnie. Wiesz, że byśmy musieli mieć tego stołna? No, z jednego stołna masz 4 te na ściany. Dobra, to ja zrobię, no. Mam 96. No ty, czekaj. Czekaj, dobrać. Bo ja, to zróbmy tutaj domek taki dla NPC-tów. I... chodź. Może tutaj, co? Tutaj? Może. Ja myślałem, że w tej górze byłoby tak fajnie, od tutaj. Pocio. Nie wiem, będzie śmieszniej, dawaj. Stawaj. Trzeba te tło usunąć. Zrób tam wejście normalnie, żeby dało się wyjść. Czy coś, nie wiem. No to tutaj to akurat nie ma jak, no to nie wiem, drugie piętro już będzie. Nie wiem, na ile tam ten dom zrobiłeś wysokości po prostu. Widzisz, mogliśmy tam zrobić, by nie było zabawy z usuwaniem tła. Może to jest zabawa z usuwaniem tła, ale ja chcę, żeby ta kuźnia była ładna i dzięki temu nasz świat będzie przejrzysty. I nie wiem, widzowie będą widzieć, co gdzie dokładnie można zrobić, tak? Po drugie, oddzielisz NPC-tów od własnych rzeczy i nie trzeba będzie biegać na przykład do 100 różnych skrzynek. Może z tymi trochę zabawy, ale zobacz, że w Minecrafcie też różne systemy się stosuje, tak? Ty zrobiłeś sobie z NPC-tów kucharzy, służących. Niektórym pomagasz i ich rozwijasz. Już nie mam tego. Coś nie mamy? No ja już nie mam tego Grey Dicka. Byśmy potrzebowali więcej